jego myśli, uczucia i zamiary. Lub jej myśli, uczucia i zamiary. Jeśli osoba pytająca jesteście mężczyznami, zawsze odwróćcie sobie według waszych partnerów, partnerek, waszych płci, dobrze? Ja oczywiście najczęściej mówię z punktu widzenia kobiety, bo tak mi jest łatwiej i robię to automatycznie, ale oczywiście pytają mnie również mężczyźni, nasi widzowie, kochani mężczyźni, czy można to również traktować jako wróżbę dla partnerki. Naturalnie, oczywiście, jest to zrozumiałe, tylko musicie wtedy odwrócić sobie gramatycznie formy po prostu według waszych płci, tak? Dobrze, witam oczywiście wszystkich kochanych państwa. Jeśli jesteście nowi lub jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zasubskrybujcie dzisiaj koniecznie i zostańcie ze mną. Zostańcie tutaj na moim kanale i cały czas, codziennie są premierki tutaj różnych wróżb. Oglądajcie z nami, czatujcie, piszcie komentarze, lajkujcie, bądźcie aktywni na moim kanale. Bardzo mnie to motywuje, inspiruje i cieszy. Oczywiście zapraszam również na wróżby indywidualne, kochani. Jeśli macie jakiś problem, nie wiecie co zrobić lub problemy miłosne, czy inne, zawodowe, finansowe, nie wiecie, po prostu macie dylematy różne, to napiszcie mi na e-maila, a ja powróżę Wam, kochani, z kart Lenormanda, Tarota lub cygańskich, jak sobie życzycie. Także zapraszam. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmikach, w komentarzach, na moim kanale, także napiszcie. Ja oczywiście podam Wam warunki takich wróżb. Moi kochani, więc zabieramy się dzisiaj do wróżby. Dzisiaj jest tylko jedna wróżba, bez wyboru. I powróżę z kart Lenormanda. Taka talia. Myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Myśl o swojej osobie ukochanej. Skoncentruj się. Pamiętajcie, napiszcie mi po wróżbie, czy ten rozkład z Wami rezonuje. Bardzo Was o to proszę. Różne są historie, różne macie dylematy, różne są typy relacji. Pomimo to chcę, żebyście napisali, czy wróżba rezonuje. Nie oczekuj, że wróżba kolektywna będzie rezonowała w 100%. To jest błąd myśleniowy. Ponieważ w 100% może tylko i wyłącznie rezonować wróżba indywidualna, prywatna. I to nawet nie musi w 100%, tak? Chodzi o to, że tutaj jakaś część tej wróżby kolektywnej, którą ja robię na kanale, czyli dla ogółu, dla grupy, może rezonować z Twoją osobistą historią. Myśli, uczucia, zamiary. Tak ułożę karty. Zamiary Waszej osoby ukochanej. Dobrze. Zaraz będziemy odkrywać, kochani Państwo. O la la, tutaj na dnie kart Lenormanda już mam kosę. Czyli zablokowany kontakt, zablokowane spotkania, zablokowana miłość. Być może poraniliście się słowami, czynami. No tutaj nie wiem, albo się rozstaliście, albo jest totalna blokada w Waszej relacji. Być może raptowna kłótnia, raptowne zerwanie, raptownie się coś tutaj mogło negatywnie wydarzyć. Czujecie się zranieni i być może zablokował on Was lub Wy go zablokowaliście. Nie ma spotkań, nie ma komunikacji. I to boli, wiem. Zobaczmy, jakie są w takim razie myśli Waszej osoby ukochanej. Ogród,
Księżyc, wow, i rózga. No to pasuje, kochani. Ogród, czyli mieliście się być może, znaczy chciałby tutaj, on myśli o spotkaniu w jakimś miejscu publicznym, tęskni, myśli, by wyjaśnić sprawy. Mamy księżyc, czyli tęsknotę, wieczorami, nocą, być może źle śpi, rozmyśla i chodzi tu o jakąś kłótnię, sprzeczkę, jakiś dylemat, który należy uporządkować, wysprzątać, poukładać Wasze sprawy, wyjaśnić. Tutaj chodzi o to, że on ma w głowie to, by to wyjaśnić, co się stało, tak? Coś się złego, negatywnego między Wami stało, gdzie nastąpiła jakaś, nie wiem, kłótnia, zerwanie, blokada i tutaj teraz on by chciał się spotkać, wyjaśnić wszystko, czyli to, co jest między Wami ciemne, niewyjaśnione, zagmatwane, nieklarowne, chciałby tutaj posprzątać, wyjaśnić. Na pewno pragnie spotkania. Spotkanie oczywiście w miejscu publicznym mówi też w interpretacji tej karty. Spotkanie może być również wirtualnie, przez internet, tak? Możecie się na przykład spotkać przez internet w kamerce. Możecie się spotkać w parku, na ulicy, w miejscu publicznym, w restauracji, w kawiarni, ale również dzisiejsza forma, jak dzwonicie do siebie, widzicie się przez Skype'a, czy WhatsApp, czy Messengera, to przecież też jest forma spotkania, tak? Także tutaj on myśli, żeby wyjaśnić sprawy, tęskni. Teraz schodzimy do uczuć, czyli na poziom jego serca, emocji, uczuć. Przyjaciel jest lojalny, wierny, przyjacielski, chce bocian i drzewo, czyli chce wyjaśnienia pozytywnego spraw. Chce, by sprawy te wszystkie, jakieś być może niesnaski, problemy wyjaśniły się i ta relacja rozwinęła się pozytywnie. Tutaj chce, by to się rozrosło, by było silne, by wróciło do zdrowia, do normy, do tej jakby harmonii, tak? Chce też on nabrać sił i tutaj w odpowiednim momencie napisać lub zadzwonić, tak? Tylko właśnie czeka na odpowiedni moment i chce, by wyleczyć wszystkie te jakieś, nie wiem, bolesne tutaj sprawy, czy padły słowa, czy padły jakieś, no tutaj przykre, tak, zdania, które oczywiście Was zraniły emocjonalnie. Chciałby tutaj to wszystko, byście wyleczyli, byście znowu mieli jakby piękne tutaj spotkania, które się jakby rozwiną dobrze, tak? Jest on naprawdę osobą, na którą można liczyć. Łączy Was duża, wielka, ogromna przyjaźń wręcz, tak? Jest on osobą, na której można polegać i chce on, żebyście go tak widziała. Być może łączy Was przyjaźń plus. I być może tutaj padły jakieś słowa i rzeczywiście były jakieś tutaj problemy, dywagacje, ale on myśli o tym naprawdę i ma w sercu również, by to wszystko naprawić i wyleczyć. Jakie są jego zamiary? Wow, zobaczcie, kochani, aż mi ciarki przeszły. Takie są jego zamiary. Chyba nie muszę interpretować tej karty. Miłość. Uczucia romantyczne. Ale są blokady. Wow, są komplikacje. No dobrze się zaczęło, ale oczywiście jak to w kartach. Są blokady przed miłością, przed jakąś głębszą tutaj relacją, przed zaangażowaniem. Są jakieś tutaj rzeczywiście między Wami labirynty, sytuacja bez wyjścia, skomplikowana, sytuacja zagmatwana, zakręcona, tak? Trudna, której nie możecie tak szybko jakby wyjaśnić. Wręcz ta sytuacja, te komplikacje, te takie, widzicie, zawikłane sytuacje Was poróżniły. I tutaj macie, kochani, rzeczywiście teraz potrzebę, czy nawet konieczność wyjaśnienia tutaj tych komplikacji, tak? By znaleźć jakieś wyjście z labiryntu. Tutaj on ma blokady. On ma blokady przed miłością głębszą, przed zaangażowaniem głębszym. To ja widzę. I na tym tle, myślę, tutaj powstają różne Wasze problemy, różne Wasze jakieś, no, być może sprzeczki, tak? Być może jakieś dyskusje, które prowadzą właśnie tutaj do Waszych
jakichś trudnych sytuacji. W każdym razie są jego ciężkie blokady i jest skomplikowana sytuacja. No być może jest trójkąt, być może on nie jest wolny, być może są dzieci, być może są jakieś inne skomplikowane tutaj sprawy, tak? Które się wydają na razie tak skomplikowane, że on nie wie, co zrobić, jest w kropce. Natomiast dlatego jest tutaj kłótnia i blokada. Ale w sercu, w głębi serca on pragnie tutaj to wyjaśnić, pragnie pozytywnego, dobrego rozwoju spraw. Kochani, takie mamy lustro. Jeszcze spoglądając, no, myśli o spotkaniu, tak podsumowując, takie resumé, myśli on o spotkaniu, myśli o porządkowaniu spraw, które się jakieś przykre wydarzyły między wami. Są tutaj komplikacje w sprawie miłości, czyli komplikacje na tle miłosnych spraw między wami. Są jego blokady, są tutaj, no nie wiem, sprawy, które was poraniły, ale on w sercu, w głębi serca, widzicie, w centralnej tutaj pozycji serca mamy jego nadzieję na dobre rozwinięcie się spraw, ponieważ jest tutaj fundament przyjaźni, być może jest między wami przyjaźń plus. On chce, by wszystkie sprawy się tutaj uleczyły, wyleczyły, wzmocniły, rozrosły. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam was. Życzę wam pozytywnego rozwoju spraw. Do usłyszenia już wkrótce.